Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałem dla was kolejny odcinek z gry Tasty Blue. Jest to gra bardzo przeze mnie lubiana i szanowana, więc przechodźmy do gry. Frog Fair, okej. Czyli coś z żabą. Tak, z żabami. Jak widzicie, pewnie jesteśmy we Francji. O, tu są małe żabki. Dobra, widzimy, więc zjadamy te małe żabki jak zawsze, póki nie urośniemy na tyle, żeby móc zjeść duży... Czy tu jest jakiś rekin? Co to za leszcz? Okej, bo ja nie trzymałem w ogóle sprinta i się dziwię, czemu ja nie mogę ich dogonić. A to nie jest wcale takie łatwe. Dość łatwe, dość właśnie niełatwe jest samo sterowanie w grze. Bo naprawdę, to wiecie, rybki się ruszają, zmieniają tutaj szybko kolejność, zmieniają miejsce. Wow, ona już jest agresywna. Nie wiem, co to za ryba, bo na rybach to ja się w ogóle nie znam. Ale to mniejsza o to. No, czy my jesteśmy na tyle O, już jesteśmy na... Serio? Ta żaba jest dwa razy większa od nas, ale możemy ją zjeść, więc w sumie wszystko wychodzi na dobre. Ups, znowu nas ugryzła. W sumie nie zwróciłem uwagi podczas montowania poprzednich odcinków, czy gryzienie zabiera nam właśnie życie, znaczy jej wielkość. Wydaje mi się, że tak, no bo to by było całkiem logiczne. Inne rozwiązania byłyby raczej mało logiczne. Czy ja już mogę rośliny zjadać? Nie. Rośliny są naprawdę duże, więc dają nam bardzo dużo pokarmu, a to też jest bardzo ważne w kolejnych mapkach, więc... Okej, o, możemy już tę grubą, brzydką rybę, która chciała nas tutaj porobić, zjeść i już ją zjedliśmy. Nie możemy jeszcze roślin, więc musimy dalej żywić się żabami. Wiadomo, no, we Francji to przysmak, u nas raczej niekoniecznie. Już jesteśmy całkiem sporą rybą. Czy ja już mogę zjadać rośliny? Mogę. I tym samym zakończyłem. Bez gwiazdek. Wydaje mi się, że dlatego nie zdobyłem żadnej gwiazdki, ponieważ na początku nie sprintowałem i cały czas za nimi ganiałem, więc mało ich zjadłem. No ale tak czy siak, no wiecie, co ja o tym myślę. Było fajnie, więc przechodzimy dalej. Monster Fish. Na jedną gwiazdkę trzeba minutę 41, więc postaramy się chociaż jedną gwiazdkę zdobyć. Wow, jestem już taką ja mam prawie 5 metrów i worki od razu zjadam, więc pomyślcie sobie, kurde, złota rybka taka ogromna. Czyli już chyba zbliżamy się powoli do... O nie, śmigła nas bolą. Zbliżamy się powoli do momentu, w którym... Będziemy zmieniali się w delfina, no bo jak już jesteśmy taką wielką rybą, złota rybka, która na starcie już zjada orki, no to to jest różnica. Pamiętajcie, w poprzednich odcinkach była jedna mapka z orką i ta orka była naprawdę wielka. I musieliśmy my też być naprawdę dużą rybą, żeby zjadać. Już możemy tutaj samoloty sobie... Ciekawe, czy ten dom będzie można zjeść. Pewnie tak. Znaczy, możemy już helikoptery, samoloty też już możemy, więc teraz już tylko trzeba skakać i zjadać. Jesteśmy taką monstrualną rybą, monstrualną... Tu jakiś wojskowy helikopter. Nie mogę w ogóle... Co mnie ten? One zrzucają bomby! Ja ich nie widzę w ogóle. Serio, zobaczcie. To mogę całe miasto zjeść, what the fuck? Dobra, ja myślę... Uuu, tu walenie. Dobra, walenie nie widziałem, ale walenie są duże, więc lubimy walenie. Nie wiem, czy to są walenie. Chyba tak. Takie te niebieskie, błękitne walenie. No są błękitne, więc to raczej to. Tutaj chcę do wszystko, całe miasto zżarłem. Przykro mi ludzie. Dobra, tutaj trzeba znowu trochę po dnie, bo no te walenie są duże, więc... A nie, ile było? Nie wiem, bo nie widzę czasu, bo mi zasłania moje nagrywanie. Czy będzie gwiazdka? Jest jedna... Uuu, i to tak syto jedna gwiazdka. Myślę, że gdybym się pośpieszył, to nawet na drugą by mnie było stać. No ale tak czy siak, jest gwiazdka, zjedliśmy trochę domów, statek taki wielki zjadłem, nawet nie widziałem, więc okej. Okay. Dobra, zjadamy te orki i musimy ich zjeść jak najwięcej. Mamy 9 metrów, więc jesteśmy jeszcze większą... Nawet nie zobaczyłem, ile wtedy mieliśmy metrów. Na koniec tamtego odcinka. No ale jesteśmy naprawdę dużą. One dalej te... A to one takie torpedy naprowadzające samo puszczają. Więc no to może być problem. Ale ja już mogę je zjadać, więc to jest... To idzie na plus. Czekaj, nie, rakiety raczej nie mogę zjeść, nie? O, one same siebie zestrzeliły. What the fuck? Okej. Aha, no znowu bez speeda gram. No nie, no Adrian, co ty odwalasz? Trzeba po prostu pozjadać te wszystkie samoloty, helikoptery, żeby nie rzucały nic we mnie. Łatwe. Ta mapka jest bardzo prosta, bardzo szybka i bardzo prosta, ale kurde, właśnie chodzi o to, że ja znowu speeda zapomniałem używać. Dwie gwiazdki. Dobra, tak więc zaczynamy nową mapkę, już nas coś atakuje. Jesteśmy w jakiejś... To tak... O nie, to taka rzeka, nie? W której są takie jakieś... Takie wodospady?
to się jakoś tak nazywa, jakoś kładki czy coś. Okej, czyli możemy zadać takie mniejsze rybki. To są jakieś łososie pewnie, albo leszcze. No nie znam się na rybach, przykro mi. Wypadałoby się znać grając w takie gry. No ale wiecie, o co chodzi? To są takie ryby, które niedźwiedzie i niedźwiedzi jedzą. Co jedzą niedźwiedzie? Nie wiem. Łososia raczej... No, a nie, w sumie to może tak, jak jest łososie norweskie czy inne. Jest tego pewnie dużo rodzajów, więc jedzą różne. One są agresywne, bo to boli, jak one atakują. Więc po prostu musimy tak skakać, widzicie? Musimy skokać i zjadać te pomniejsze, bo te duże nas biją i trochę nas pobiły już. O, no tak, to jest salmon, czyli to jest... właśnie łosoś. Jest tu lekki młyn, bo te łososie są całkiem agresywne i zobaczymy, czy nam się uda. Jest już dużo tych małych, ja już trochę ich zjadłem, ale to dalej nie jest jakiś rekord świata. Dobra, już chyba jesteśmy na takim etapie, że możemy... nie, jeszcze wszystkiego nie możemy zjadać. Te duże jeszcze nam zagrażają i to całkiem poważnie nam zagrażają. Ale te małych też jest coraz więcej i w końcu najdaj... no... ała! Coś się dzieje w ogóle. To jest trudne, to jest naprawdę trudne, bo dużo nas rzeczy bije. Jezu, no kurwa. Tutaj raczej na żadną gwiazdkę liczyć nie będę mógł, bo na razie jest całkiem trudno. Dobra, tego nawet nie ścigam, bo jest za duży, ten też, ale tego bym zjadł, tego też, tego też. Okej, mamy i zaraz kończymy. Dobra, już teraz chyba na tym etapie mogę wszystko zjadać, więc nie muszę się zbytnio martwić. No i... a, ten jest tak duży, ale też jest mój. To jest właśnie ten etap gry, który lubię najbardziej, że po prostu mogę sobie latać i wszystko zjadać, co tylko stanie mi na drodze. Nie muszę się martwić, że w coś wpadnę, co mnie zaboli. A jest dużo rybek, które jednak lubią zaboleć. Okej. No niestety, 0 gwiazdek. Znowu zaczynam jako bardzo malutka... jako bardzo malutka rybka, bo mam tylko 20 cm. Dla jednych 20 cm to marzenie, dla innych to jest malutko. No dla mnie to jest obecnie malutko, bo wolałbym być troszkę większy. No chyba każdy by wolał być troszkę większy, ale już... okej, powoli tutaj nam się rozkręca cała sytuacja. Możemy zjadać już większe rybki, ale właśnie, tu jest dużo niebezpieczeństw. A i sama nazwa Release the Kraken troszkę mnie martwi. Boję się, że tu zaraz spotkamy jakąś wielką ośmiornicę. A ośmiornice zazwyczaj nie są zbyt przyjaznymi zwierzętami. Znaczy filmy ja tak tworzą je, żeby taki obraz tych zwierząt. A jak jest naprawdę, to ciężko mi stwierdzić, bo jakoś nigdy się tym nie interesowałem. Zawsze chciałem mieć akwarium, ale nie z takimi rybami. Dobra, tutaj pływam sobie spokojnie, zjadam te rzeczy, mam już 80 cm. To tak... średnio na jeża bym powiedział, nie za dużo, nie za mało. Myślę, że najlepszym sposobem będzie po prostu zjadanie tych ptaków. Ale nie mogę nawet tam doskoczyć do nich zbytnio. Właśnie dwa na raz by się przydało zjadać. Ała! Jestem bardzo mały, no ale mam 8 minut, więc to nie jest najgorsze. Właśnie, musimy po prostu urosnąć do takiego pułapu na tych wszystkich rybach, żeby móc zjadać foki. Wtedy jak zjemy już fokę, to pójdzie łatwo, bo foka jest na razie największą rzeczą na tej mapce. Potem pewnie przyjdzie nam zjeść człowieka i pewnie kilka innych rzeczy, czyli przysłowiowego krakena. No bijam się o te foki cały czas, bo troszkę jest ich tutaj dużo i one za tobą latają i cały czas, wierzcie, są w takim miejscu, w którym ciężko się od nich opędzić. Tak jak teraz na przykład. O, mogę już zjadać foki, dobra. No i to teraz rozumiem. Teraz pójdzie już szybko, teraz pójdzie bardzo szybko. Jesteśmy już, mamy już ponad metr, więc teraz możemy zjeść. Ciekawe kiedy. O, właśnie, na to czekałem. U kurwa, shark. No nie no, z rekinem to ja się tu jeszcze nie biłem. I on jest taki mega w chuj agresywny. Pojemy te tutaj te foki wszystkie. Rekin jest zbyt agresywny, więc zjemy ludzi i na tą stronę pójdziemy. Na tej stronie nie powinno być rekina, a jednak jest. I on też zjada foki, więc to źle. Bo zjada nam pokarm, więc musimy latać z... ała! Musimy latać z jednej na drugą stronę, żeby zjadać te foki, których on jeszcze nie zdążył, ale on jest bardzo szybki też, więc może być ciężko. Nie ma w ogóle żadnego innego sorsa jedzenia, tylko te foki, a te foki już w porównaniu do nas nie są wcale duże, a żeby zjeść rekina, to myślę, że jeszcze trochę będę musiał polatać. Zwłaszcza, że ten rekin też zje... o! Mogę już zjeść rekina, więc... dobra, zjemy rekina, zjemy jeszcze jednego rekina i pewnie się otworzy kolejna część mapki. Tak? Nie, kolejne po prostu rekiny wypływają. Ja już mam prawie 4 metry, dobra. Kolejny rekin zjedzony. Kolejny rekin zjedzony, kolejny też foka. No kiedy... o, dobra, właśnie. O tym mówiłem. Odblokowały nam się kolejne tutaj stage'e i tutaj jakieś znowu walenie, nie wiem co to są.
waleń błękitny to raczej nie jest, ale to są jakieś, wiecie, nie wiem jak ten, kurde, ja w ogóle nie potrafię się wysłowić. Hipopotamy to też nie są, mniejsza o to. Te rekinki już się wydają takie malutkie. Więc musimy się znowu nimi najeść do jakiegoś tam większego stopnia. Ta mapka jest bardzo rozbudowana, ale takie mapki są spoko. Samoloty już nawet mogę jeść. Dobra, więc no co, to znowu trzeba jeść tyle z wszystkiego, żeby zjeść te większe rzeczy. Kurwa, kraken, ty, faktycznie. Okej, okay, czyli pogłoski o krakenie były prawdziwe. Co ten kraken, czy kraken będzie jadł statki? To mieć. Nie wiem, czy on zjadł te statki, czy te statki po prostu wyleciały. On zjada statki, what the fuck, czyli ciekawe, czy on też rośnie. Ale mniejsza. On wszystko zjada, wszystko co się da, to on zjada. Dobra, no to muszę urosnąć do takiego, do takiej wielkości, żeby zjeść jego, albo chociaż statki. Statków jeszcze zjeść nie mogę, ale to myślę, że jest kwestia czasu. Tutaj te małe te walenie, tak jakoś pływają sznurem. Za krakenem panny sznurem. Mało śmieszny żarcik, ale niech będzie. Niech i będzie taki. Ciekawe, czy jak kraken mnie złapie, to kurde pewnie mi zada milion obrażeń. A tego byśmy nie chcieli. ...33 metra, no kurde, ogromna ryba, 35. O, kraken mnie dotknął i nic mi nie zrobił. Ale myślę, że no już statki są takie, nie są dużo większe od nas. No nie wiem, tak mi się wydaje, przynajmniej widocznie jest inaczej. O, już mogę zjeść krakena, więc spoczko. No krakena mogę zjeść, a statku nie mogę zjeść, jaki tu jest kurde sens? Statek też już mogę zjeść, nie? Nie, what? What? Zjadam krakena, statku nie mogę zjeść? A kraken zjada statki. Gdzie logika? Gdzie logika? Ja się pytam. No ale może za dużo oczekuję od gry Tasty Blue. Od gier tego typu. Chodź tu kraken. Teraz statek. No muszę cię zjeść. No ja chcę zjeść statek. Dobra, zjadłem statek. No i to już końcówka gry, bo teraz szybko, ładnie i przyjemnie. Jedna gwiazdka jest, więc bardzo, ale to bardzo fajnie. Dobra, tak więc przyszedł czas na ostatnią mapkę, która nazywa się Moby Dick. Dick. Bardzo, bardzo śmieszne. Dobra, tak więc zaczynamy z Moby Dickiem. I miałem już... ja pierdolę, what? What the fuck, co to było? Miałem nadzieję, że będziemy już tym delfinkiem, jednak jeszcze nie jesteśmy. Do delfina jeszcze nam trochę brakuje. Ale tutaj zjadam jakieś kałamarnice, to są chyba te takie czerwone. No i jakieś leszczyki, ale tutaj pływają ogromne ryby. Ta na przykład kałamarnica ta tutaj to jest po prostu jakiś ogrom. Do tego, no ten waleń błękitny, gdzie on zniknął? A, tu jest. No jest ogromny i troszkę mnie zaskoczył w poprzednim momencie, ale no co. Trzeba tutaj jeść tyle, żeby właśnie, wiecie, no jak zaczniemy jeść już tamte potworki, to szybko pójdziemy z wzrostem do góry. O ty kurde, czy on zjadł tamtą? Chyba tak. On tu się nie pierniczy w tańcu. On to wszystko zjada, co mu stanie na drodze. Na szczęście rybek jest dużo, więc dobrze. Mamy 3 minuty z tego co pamiętam na to, żeby mieć jedną gwiazdkę. Jedną gwiazdkę jest konieczna, żeby cokolwiek zrobić, więc jemy tutaj, jemy. No i zobaczymy jak to dalej będzie. Dobra, staram się pływać po prostu od brzegu. O, już możemy zjadać te walenie, to spoko. Czyli teraz no już z górki. O, kolejna głębokość nam się odblokowała. I co teraz nas zaskoczy? Co teraz, czekaj, Moby Dick, co był, co to był Moby Dick? Moby Dick to był chyba taki po prostu ten właśnie wielki taki... Film był albo książka, no już nie pamiętam dokładnie. Jestem trochę zakręcony, więc nie pamiętam takich rzeczy obecnie, ale to już koniec. Teraz możemy zjeść Mobiego Dicka i urośniemy tacy duży. I ile gwiazdek? Jedna gwiazdka tylko, no ale tak czy siak. Było fajnie. Myślę, mam przynajmniej nadzieję, że w następnym odcinku już będziemy w końcu delfinem. Zobaczymy, czy będziemy delfinem. Ile zrobiliśmy tych? No już sporo zrobiliśmy, bo zrobiliśmy już 18 mapek, bez liczenia. Bo zrobiliśmy 3 odcinki po 6. To jest trzeci odcinek. Właśnie skończyliśmy naszą 6. mapkę, więc na dzisiaj to już wszystko. Ja mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapki w górę. Jeżeli nie, to nic albo łapki w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.